Serdecznie Was witam. Jest godzina 18.30. Zaczynamy nasze spotkanie. Słuchajcie, dzisiaj mi towarzyszy pies Gucio i kot Melania, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej psiokociej awantury. Jakkolwiek oni się bardzo lubią, ale też potrafią czasami mieć jakieś pomysły na, że tak powiem, spędzanie czasu atrakcyjne. Mam nadzieję, że nie będą nam tutaj przeszkadzać, ale jeżeli to z góry przepraszam. Natomiast słuchajcie, przedstawię się osobom, które mnie nie znają, bo na pewno takie są. Nazywam się Joanna Godecka, jestem life coachem, terapeutką, pracuję w nurcie TSR. To oznacza terapię krótkoterminową, skoncentrowaną na rozwiązaniach. Jestem też praktykiem integrującej obecności, a także bardzo mnie interesuje nowoczesna neurobiologia i fizyka kwantowa. Oczywiście tylko w takim zakresie, w jakim możemy jej używać jako narzędzia w psychologii, bo aż tak rozległej wiedzy niestety nie posiadam. Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć dobrą relację. Dobrą, to znaczy taką, która da nam poczucie spełnienia, komfort psychiczny, szczęście. A co za tym idzie? Będzie to relacja, która będzie miała szansę na trwałość, na stabilizację. Bo jeśli jesteście na sympatii i waszym celem jest poznanie kogoś, nie tylko po to, żeby fajnie spędzić czas i poflirtować, czyli macie na celu stworzenie relacji, no to zakładam, że chodzi o to, żeby to była naprawdę udana i dobra relacja. Ja sobie tutaj wynotowałam takie zasady, które według mnie są bardzo ważne. I jak do tego podejść? W momencie, kiedy zaczynamy związek, warto sprawdzać, czy te zasady funkcjonują w tym związku, czy one tam są. Oczywiście to nie są jakieś sztywne dogmaty i nie o to chodzi, żeby sobie zrobić listę i potem z kartką przychodzić na każdą randkę i odhaczać, czy coś jest, czy czegoś nie ma, ale to są takie sygnały, które powinny nas zainspirować, żeby tak jakby być troszkę uwrażliwionym na pewne sytuacje. Jaka jest pierwsza, moim zdaniem najważniejsza zasada? Bez niej niemożliwe, żeby relacja się udała. Jest to świadomy wybór. Obie strony są w tym związku tylko i wyłącznie z tego powodu, że tego chcą. Zwykle taką decyzję podejmujemy już po jakimś czasie, krótszym albo dłuższym, kiedy możemy się trochę poznać. Wiemy już, jaki jest nasz partner, jakie cechy prezentuje, jakie są jego dążenia. I możemy wtedy powiedzieć: kocham tego człowieka, znam go i wybieram go, chcę z nim być. Ta obopólna, świadoma decyzja, motywowana takim właśnie chceniem, jest oczywiście, nie jest gwarancją, ale jest obietnicą dobrej relacji. A jakie również bywają motywacje, i te wszystkie, które za chwilę wymienię, one się zdarzają, to nie są jakieś wymyślone. Naprawdę często, niestety, tak się dzieje. Otóż lęk przed samotnością, czyli chcemy z kimś być, kontynuujemy związek, głównie dlatego, że uważamy go za lepszą alternatywę niż bycie samemu. Wolimy być już z tą osobą, chociaż ona może nie spełnia do końca naszych oczekiwań, niż wycofać się i z powrotem uznać, że jesteśmy samotni. Druga taka motywacja, też nie najlepsza, to jest pragnienie bezpieczeństwa emocjonalnego, ale na tej zasadzie, bo tak generalnie to każdy go pragnie, tak? Każdy chce i potrzebuje mieć to bezpieczeństwo emocjonalne, ponieważ ono daje ten komfort, tak? Nie musimy zajmować sobie głowy jakimiś problemami. Ale teraz tak, jeżeli to bezpieczeństwo jest... Marta pyta, jak sprawić, by mężczyzna widział coś więcej niż tylko wygląd. Wiesz co, Marto, w zasadzie będziemy o tym zaraz mówić. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytanie za chwilkę, tylko skończę ten wątek.
Słuchajcie, to bezpieczeństwo powinno być też jakby wynikiem dobrej relacji, a nie tym, że na przykład mam ze sobą jakiś nieudany związek i w związku z tym patrzę na ten i mówię tak, no ten ktoś jest taki przewidywalny, zależy mu na mnie, no to okej, tak, to ja zostanę w tej relacji ze względu na to bezpieczeństwo. To nie jest najlepsza motywacja, jeżeli jest jedyna. Co jeszcze? Potrzeba podniesienia swojego statusu materialnego. Tak, nie wiedzie nam się w życiu, nie bardzo umiemy o siebie zadbać i oto spotkaliśmy osobę, która akurat pod tym względem jest bardzo zaradna i mówimy sobie bingo, to jest ktoś dla mnie. Słuchajcie, to jest tak, jeszcze tutaj takie małe wtrącenie, że wtedy jest taka nierównowaga w tej relacji, ponieważ to jest manipulacja i to jest taka relacja, gdzie dla jednej osoby związek jest celem, a drugiej jest drogą do celu zupełnie innego. I wtedy tej równowagi w związku niestety brakuje. Jakie jeszcze możemy mieć motywacje, które nie są najlepsze? Oczywiście mówię teraz o takich motywacjach, które nie chcielibyśmy, żeby ktoś się motywował w taki sposób, tak? Żeby ktoś był ze mną tylko dlatego, że ja na przykład dobrze zarabiam, mam fajny samochód albo duży dom. Albo jestem taką osobą, która tworzy to bezpieczeństwo emocjonalne, bo wtedy ja nie jestem kochana, ja jestem tak naprawdę wykorzystana do pewnych celów. Co jeszcze? Zafascynowanie czyjąś urodą. Ktoś jest taki piękny i to jest dla nas takie cudowne, że mamy taką piękną osobę u swojego boku. Ta motywacja świadczy o tym, że chcemy się dowartościować, ale to nie jest miłość i też nie jest to podstawa do budowania związku. Chęć poprawy swojego prestiżu społecznego, tak nagle wchodzimy w jakieś środowisko, w jakąś rodzinę, która jest szanowana, na przykład znana, ma ten prestiż i to nam schlebia. To jest dla nas takie atrakcyjne. No nie muszę mówić, że to znowu jest kolejna niewłaściwa motywacja. Podobnie jak na przykład zrobienie kariery, bo dana osoba ma dane jakieś tam możliwości w tym obszarze, który nas interesuje. Co jeszcze? No na przykład zaimponowanie znajomym. Oko im zbieleje, jak przyjdę z takim fantastycznym facetem albo z taką kobietą i będę z nią dalej. To też nie jest dobra motywacja. Podobnie jak zrobienie komuś na złość. Bo też bywają czasami takie związki, w których motywacją jest odegranie się na eks, na niej lub na nim, albo zrobienie na złość komuś innemu, na przykład rodzicom. Znana mi jest historia, gdzie nawet, słuchajcie, powstał związek małżeński, ponieważ osoba, która naprawdę chciała się odegrać na swoim byłym partnerze, liczyła na to w swoich romantycznych wyobrażeniach, że on tak jak na filmie Absolwent w pewnym momencie wkroczy do akcji i powie nie, nie pozwolę ci wziąć ślubu, ale tak się nie stało. Także słuchajcie, po prostu stworzył się związek, gdzie motywacją jednej strony było po prostu pokazanie komuś, a ja w związku z tym wyjdę sobie za mąż. No niestety, jak się nie trudno domyśleć, ta relacja mimo ślubu nie skończyła się dobrze. Nie była trwałą relacją. No i jeszcze co na przykład? Zdobycie kogoś niedostępnego. Takie wyzwanie, że ta osoba, która na razie nie zauważa mnie, jest obojętna na moje sygnały, nagle będzie moja, tak? Udowodnię, że potrafię. Słuchajcie, wszystkie te motywacje nie są dobre. I nawet jeżeli nam się uda dopiąć swego, to albo będziemy wykorzystywani, albo będziemy tą stroną, która będzie eksploatowana przez drugą osobę i prędzej czy później musi dojść do jakiegoś poważnego kryzysu. Także tak jak powiedziałam na początku, najlepsza motywacja to jest świadomy wybór. To jest ta osoba, z którą chcę, dużymi drukowanymi literami chcę, spędzić swoje życie lub przynajmniej jego część. Jakie jeszcze zasady są ważne i pomocne w budowaniu dobrych relacji? To, że nie próbujecie wzajemnie ingerować w siebie, to znaczy zmieniać siebie.
Ja oczywiście nie mówię o tej sytuacji, kiedy my próbujemy partnera do czegoś zainspirować, pomóc mu, wesprzeć go w jakimś obszarze, bo na przykład lepiej sobie w nim radzimy i uważamy, że możemy być pomocni, ale chodzi mi o to, że zakładamy, że musimy partnera zmienić, to znaczy nie podobają nam się jego znajomi. Nie chcemy, żeby miał takie, a nie inne relacje z rodziną, albo chcemy, żeby się zaczął inaczej ubierać. I tutaj tak, to też nie o to chodzi, że nie możemy założyć szpilek, kiedy nas mężczyzna o to prosi, bo musimy koniecznie postawić na swoim, ale chodzi o to, żeby to było znowu z punktu chce, a nie, że ktoś na mnie wywiera presję. Wywieranie presji na drugą osobę zawsze kończy się takim poczuciem, że widocznie ktoś uważa nas za nie dość dobrych, próbuje nas zmieniać i ta sprawa nie podsyca uczuć, nie sprzyja miłości. Co dalej? Nie kontrolujecie się. Pragnienie kontroli, moi drodzy, wcale nie jest wyrazem, że jesteśmy kochani. I jeżeli ktoś poznaje osobę i ta osoba bez przerwy pyta, o czym myślisz? Czasami oczywiście możemy spytać, tak? Jeżeli widzimy, że ktoś się nad czymś mocno zastanawia, że coś pochłania tę osobę, no to po prostu pytamy, o czym myślisz, bo może ci pomogę, może porozmawiamy na ten temat. Ale dopytywanie się kilka razy dziennie, kiedy widzimy, że ta osoba gdzieś tam odpływa myślami, albo na przykład dzwonienie, gdzie jesteś, z kim jesteś, o której będziesz, i jeszcze wsłuchiwanie się w jakieś odgłosy z tła, czy ta osoba mówi nam prawdę, czyli brak zaufania i związana z tym kontrola, prędzej czy później doprowadzą do tego, że ta osoba indagowana poczuje się w klatce. Nie będzie czuła się swobodnie. Ktoś mi tutaj zadaje pytanie, tylko ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Jak znajomostwa załatwić? Jakbyś mogła, bo chyba jest to dziewczyna, napisać więcej, o co ci chodzi, bo nie bardzo potrafię odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Także jeszcze mamy troszkę czasu, a jak nie, to odpowiem później po naszym live'ie, odpowiem pisemnie. Co jeszcze? To, że sobie zostawiamy przestrzeń, że się nie kontrolujemy, to nie znaczy, że my się nie interesujemy naszą relacją. Także jest nam wszystko jedno, gdzie partner chodzi, z kim, kiedy wróci, w ogóle się go o to nie pytamy. Zupełnie nie o to mi chodzi. Właśnie zaangażowanie w relacje jest bardzo ważną, kolejną zasadą budowania pozytywnego związku, pozytywnego, czyli takiego z szansą na trwałość. Ponieważ dobrze jest widzieć, że tej drugiej osobie zależy i że ona inwestuje swój czas, swoje środki w to, żeby nam było razem dobrze. Tak więc niekontrolowanie, ale inicjatywa, która pochodzi z obu stron. Jakby chcemy sobie robić przyjemności, chcemy, żeby nasz związek się rozwijał, ale naszą motywacją w tym momencie nie jest, że muszę to zrobić, bo będzie na mnie wkurzona, albo będzie na mnie zły, tylko chcę to zrobić, bo chcę tej drugiej osobie zrobić przyjemność. Chcę, żeby nasz związek po prostu był dobry. Co jeszcze? Oboje szanujecie swój związek. Uważacie, że jest to wartość cenna dla Was obojga. Co to jest taki szacunek dla związku? No chociażby to, że nie mówicie o tym lekceważąco. Że nikt z Was nie mówi, że a, to tylko taka tam znajomość przelotna, mimo że spotykacie się bardzo często. I tutaj już w momencie, kiedy ten związek się nawiązuje, kiedy ta relacja powstaje, to warto na to właśnie zwracać uwagę. Na to, co mówiłam wcześniej, na to kontrolowanie, na zaangażowanie, ponieważ, przepraszam, niektórzy narzekają, że partner bądź partnerka nie jest dostatecznie zaangażowany w relacje, więc jakby o to trzeba zadbać, bo to zaangażowanie i szacunek dla związku jest potrzebny. I oczywiście szacunek dla partnerów wzajemnie, jeden dla drugiego, tak? Nie dewaluujemy drugiej osoby, nie wyśmiewamy, nie żartujemy w sposób bolesny. Po prostu chodzi o to, żeby ta osoba czuła się szanowana.
Tomek pyta, jak mam znaleźć kobietę. Przepraszam, Tomku, nie widzę całego twojego tutaj postu. Może on zaraz troszeczkę podleci do góry, jak będzie następny. Zaraz go przeczytam. Co dalej? Razem podejmujecie decyzję. Ponieważ w momencie, kiedy jedna strona chce rządzić, no a druga tylko musi się mierzyć z konsekwencjami tych decyzji, no to to nie jest symetryczny, dobry związek, tak? I mówię tu tak raz, o takich strategicznych decyzjach, kiedy już na przykład jesteście razem, nie wiem, kupujecie dom, czy samochód, czy przeprowadzacie się, to nie może być tak, że jedna strona decyduje, a druga musi za nią nadążać. Powinny to być wspólne decyzje. Nawet te mniejsze, tak? Czyli na co pójdziemy do kina, gdzie spędzimy wakacje. To powinna być wspólna, przedyskutowana zawsze decyzja, tak żeby obie strony czuły, że ich zdanie się liczy. No chyba, że tak się umówicie. Także nie wiem, ty decydujesz o wakacjach, a ja decyduję o czymś innym. Ale jeżeli to jest niezdefiniowane, no to warto, żeby każdy miał swoje prawo głosu. I co jeszcze? Musicie jakby mieć świadomość, i to jest następna zasada, że nie zawsze będziecie jednomyślni. Słuchajcie, to jest po prostu niemożliwe, żeby przeżyć życie i zgadzać się na każdy temat. Oczywiście może nieprawda, że jest niemożliwe, może czasem to się zdarza, ale na pewno zdarza się bardzo rzadko. Aleksandra prosi, żeby ją pozdrowić, pozdrawiam. Mój partner jest uparty, jak sobie radzić, Moniko. No myślę, że rozmawiać, otwartość, zaraz o tym będzie, ponieważ myślę, że może to jest kwestia jakichś argumentów, żeby one były bardziej przemawiające, tak? Może wtedy partner przestanie być taki uparty. To nie powinna być tylko taka kłótnia, przepychanka, kto zwycięży, tylko rozmowa, gdzie będą jakieś wyjaśnienia, argumenty i powiedzmy sobie przede wszystkim wzajemna chęć rozwiązania sprawy. O czym mówiłam ostatnio. O tym właśnie, że nie zawsze będziecie jednomyślni. I tutaj też jakby zasadą bardzo potrzebną jest szacunek dla zdania partnera, tak? Jeżeli to są jakieś sprawy światopoglądowe i nie dogadacie się, no nie ma takiej możliwości. Jakub prosi, żeby mnie pozdrowić, Jakub Baranowski. Pozdrawiam Cię, Jakub. Nie ma takiej możliwości, żebyście jakiś konsensus ustalili, tak? No to wtedy po prostu uszanujmy zdanie partnera. I musimy jakby nie odnosić się już do tego, nie docinać mu, pozwolić mu mieć swoje poglądy. Czasami są jakieś bardzo poważne sprawy, w których nie jesteśmy niejednomyślni. Dostałam dzisiaj prywatnie pytanie od użytkowniczki Sympatii. Co zrobić, jeżeli ona chce wziąć ślub, a partner nie chce? Słuchajcie, no to jest rzeczywiście poważna sprawa. I ja rozumiem obie strony, ponieważ rozumiem, że można uważać ślub za coś zbędnego, tak? No to nie jest paragon, że tutaj mam prawo własności do mojego partnera, więc dla niektórych osób branie ślubu nie ma żadnego sensu. Są też takie osoby, dla których to jest ważny krok. Teodozja pisze, że do związku trzeba dorosnąć. Tak, oczywiście, że tak. Właśnie ta świadomość, dojrzałe decyzje, dojrzałe podejście bardzo procentuje. Wracając do naszej kwestii, czy brać ślub, czy nie. Słuchajcie, tutaj nie ma arbitra, który rozstrzygnie, tak? Powie brać albo nie brać i wy się wtedy jakoś do tego odnosicie. Po prostu trzeba w sposób otwarty rozmawiać, bez naciskania. I wiecie co? Tutaj to a propos tym osobom, które mają, troszkę zbaczam z tematu, które mają problem z dogadaniem się. W ogóle myślę, że może zrobimy nawet jakiś osobny live na ten temat. Ponieważ jest taki sposób rozmawiania, który pomaga. Polega to na tym, że w momencie, kiedy partner mówi nam o swoich argumentach, to my naprawdę się do nich odnosimy, a nie tylko mówimy swoje, nie krytykujemy, nie dewaluujemy, tak? Czyli jeżeli partner mówi do nas tak, mówi, słuchaj, mi zależy na tym, żebyśmy wzięli ślub, bo na przykład dla mnie jest ważne to, co powiedzą moi rodzice. I nie mówię w tym momencie, a co mnie obchodzą twoi rodzice, to nie oni biorą ślub, tak? Tylko mówię, aha, rozumiem, ważne jest dla ciebie, co powiedzą rodzice. Natomiast dla mnie,
przykład. Ważne jest to, że ja podejmuję swoją niezależną decyzję. I jakby odnoszę się do tego, co mówi partner, a nie tylko gram w ping-ponga i odbijam piłeczkę. Czyli nasza dyskusja zaczyna się toczyć na fali porozumienia, a nie jakiegoś ścierania się. Co dalej? Do tego potrzebna jest jeszcze, i to jest następna zasada, otwartość i wyrozumiałość. Ponieważ, zaraz będę kontynuować, łyczek wody, ponieważ jesteśmy ludźmi. Mamy prawo popełniać błędy, mamy prawo mieć jakieś swoje, może dla partnera głupie myśli, pomysły, pragnienia. I właśnie ta otwartość i wyrozumiałość to nie jest z kolei, słuchajcie, taka totalna, powiedzmy sobie, brak oczekiwań, taka akceptacja wszystkiego. Nie, otwartość to jest taka jakby gotowość na dialog w każdym momencie naszej relacji. Taka chęć rozwiązywania problemów, też taka elastyczność, bo dzięki temu nasz związek nie ma jakiegoś regulaminu wojskowego, który wisi na ścianie i tam karzemy się za to, że czegoś nie zrobiliśmy, tak jak tutaj jest powiedziane, tylko mamy w sobie tę umiejętność otwartego reagowania na to, co się dzieje w naszej relacji. I co jeszcze jest potrzebne? No to jakby następną rzeczą do tego, bardzo taką pasującą, jest empatia. Czyli starajmy się rozumieć, być takim wspierającym partnerem, który nawet jeżeli z czymś się nie zgadza, to potrafi empatycznie podejść do sytuacji, zrozumieć jakieś rozterki partnera, jego tęsknoty, jego lęki, obawy. Empatia również potrzebna jest w ogóle na co dzień, bo słuchajcie, to też jest niemożliwe, żeby każdego dnia o poranku być cudownie radosnym, uśmiechniętym, optymistycznym. Czasami życie nam daje trochę w kość i mamy prawo mieć gorszy humor. I tutaj też znam takie pary, gdzie jak ktoś jest nie w sosie, to partner się obraża i robi się z tego jakaś awantura niepotrzebna. Po prostu empatycznie warto umieć towarzyszyć partnerowi w jego nastroju, nie próbować go nawet zmieniać na siłę, po prostu być z nim i być życzliwym temu, co się w danym momencie dzieje. I słuchajcie, ostatnia zasada. Tutaj ktoś już w międzyczasie właśnie powiedział, że trzeba dojrzeć do związku. I właśnie ta ostatnia zasada to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i za wspólne życie. Na czym to polega? Każda sytuacja, która w pewnym momencie się wytwarza, to jest jakiś proces, tak? W związku wszystko się rozwija, procesowo następuje. Więc jeżeli na przykład w którymś momencie stwierdzamy, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, to jeszcze nie oznacza, że musimy ten związek kończyć i przekreślać. Tylko warto jest wziąć odpowiedzialność za to, że do czegoś się być może przyczyniliśmy, nawet w dobrej wierze. Bo niedobrze jest, kiedy mówimy partnerowi, wiesz co, to wszystko przez ciebie i teraz to ty się zastanów, jak naszą relację ratować. Marcin Sedal, witam. Witam, Marcinie. Takie mówienie to przez ciebie, marnujesz mi życie, jest wielką nieuczciwością, ponieważ, tak jak mówię, związek to proces. Nasze reakcje w wielu sytuacjach budują pewną rzeczywistość związku i jeśli ona nie jest taka, jak powinna być, to zwykle gdzieś tam po obu stronach leży część problemu. I teraz tak, bierzemy odpowiedzialność za siebie, za swoje uczucia, za swoje decyzje, za dobro naszego związku, ale nie za partnera, ponieważ partner odpowiedzialność musi wziąć za siebie. Także też nie próbujmy ani kochać za dwoje, ani być tym bardziej właśnie odpowiedzialnym, bo żeby relacja się udała, to musi być symetria. Po obu stronach odpowiedzialność musi być. Moi drodzy,
spędziliśmy razem, o, nawet dużo, 25 minut aż dzisiaj, to się rozgadałam. Bardzo było mi miło się z Wami spotkać. Niektórzy widzę, dopiero dołączają. Karolina pisze, witam, witam Karolino. Słuchajcie, film będzie do odtworzenia, będziecie mogli go posłuchać. Mam nadzieję, że mój punkt widzenia w czymś Wam pomoże. Natomiast słuchajcie, mam taką propozycję. Spotykamy się co 2 tygodnie. Więc prośba, jeśli macie jakieś pytanie do mnie, możecie nawet zgłaszać je jakoś prywatnie do sympatii, bo ja wiem, że nie każdy ma ochotę podpisywać się pod takim może bardziej intymnym, prywatnym pytaniem. W związku z tym spróbujcie w taki sposób, żeby powiedzmy zachować anonimowość i obiecuję, że tym osobom, które nie będą chciały podać swojego imienia, nazwiska, po prostu będę dyskretna. Zadawajcie pytania i ewentualnie sugerujcie również tematy, które byłyby dla Was interesujące. Czy można zadawać pytanie poza czatem? No właśnie, Emilio, można na prywatną korespondencję sympatii. I teraz tak, ja będę na przykład czasami się odnosić w następnym live'ie, będę mówiła, że komuś odpowiadam. Jeżeli nie chcecie, żeby Was wymieniać z nazwiska, to po prostu napiszcie jakiś swój pseudonim, ja się odniosę do tego pseudonimu. Natomiast słuchajcie, dzisiaj wszystkie te osoby, do których nie miałam czasu się odezwać, ktoś mnie pytał na początku, zadał mi pytanie, po prostu nie zdążyłam, bo nie możemy już przedłużać naszego spotkania. Będę się starała Wam odpowiadać pisemnie, pod Waszymi komentarzami, także zajrzyjcie jutro albo jeszcze dzisiaj, na pewno do każdego się odniosę. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę Wam wspaniałej majówki i do zobaczenia, jak sądzę, za 2 tygodnie.